Zobaczcie. Urząd celny w Jiangmen. Zapłaciłem ja i wielce innych za samochód. Oboj. No zobaczcie. Skurczygnać. Urząd celny, biedny. Okej, Turk, leć. Biedny kraj. Poor country. Ja im zapłaciłem pieniądze za limuzynę. Takich pewnie jest samochodów, dużo Chińczycy lubią drogie. No, a to oni sobie budowali pałac. Co za skurczygnaty. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zaraz wyjeżdżamy, bo to trzeba... No, zobaczcie, jaki sobie pałac budowali. Dziamen. No, małe miasteczko, urząd celny. Jadę. 红过的以后呢，他个家具么子啊，格里么子格里，兄弟们，这个是两万一的工啊，什么啊，港澳码头啊，就是我还当江路啊，啊个导航。W tym biurze mieli tyle biur, tyle ludzi z 15 pięter i nadal wysyłają nas gdzieś indziej. Bo chodzi o to, że limo było przywiezione, to było, to jest na moje nazwisko i ono nadal jest pod urzędem celnym, że ja nie mogę sprzedać przez 3 lata, a tu już jest 6 lat jak limo przywiozą. I musieli, żebyśmy przepisali na kasy, żebyśmy przepisali kasy, bo ja wyjeżdżam z kim, to ja muszę mieć zwolnione, że urząd celny nie ma żadnych łapy, nie trzyma już łapu na tym samochodzie. No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Gdzie tylko w Chinach jest ogłoszenie, że rząd przyjmuje do pracy, na każde miejsce jest 20-30 chętnych na interwiu. No bo to jest, płaca jest jaka taka, ale jak to oni nazywają, żelazna miska ryżu. Pewna. Nikt mu jeszcze tego nie zabierze do końca życia. A poza tym jeszcze wtyczki jakieś tam, że oni nie narzekają. Dlatego tyle ochotników jest na pracę. W tym, na pracę w rządzie. Jeździć nas nie wiadomo gdzie. Gdzie my pojechaliśmy? Przez wioski. A teraz tu jakaś nowa droga, gdzieś do nowego urzędu, ale gdzie? Sobie strzelili budynek rządowy. That we have a right or left? That we have to go. I think we have to go inside there. No, Chinole. Ćwiczą. Co? Here? Ćwiczą chłopcy karaoke czy coś? No, ćwiczą. Chodź. Chłopcy się bawią. No, ćwiczą. No, policjantów gonią do ćwiczenia. Co dziewczyny? Hej. No zobaczymy. No następne ćwiczenie.
uczą się bicia chłopcy. Okej, chodź. No, zobaczymy. Walczcie, chłopcy. Co?